ludzie z Long Island pewnie znają. Ofis dentystyczny, stomatologiczny, Ewa, kolejny wspaniały człowiek, dzięki któremu też jak byliśmy tu pierwszy raz, słuchajcie, chyba zrobiła 21 zębów naszym dzieciom. Samuelkowi wyrwała mleczaka, który musiał być już wyrwany. Zobaczymy, czy jest w pracy. Jeszcze powiem wam numer, że właśnie wchodzę do ofisu, przywitałem się, nie chciałbym, żebym kręcił, okej. Ale nagle pyta się mnie Ewa: Witek, a może chcesz kawę i ciastko? A ja miałem ochotę na kawę i ciastko, gdzieś bym tu musiał pewnie zjechać. I zobaczcie, ja mówię, a to mam, bo kupiłam i mam cappuccino ze Starbucksa oczywiście i jakieś ciastko. No teraz tu nie zajrzę do środka, bo jednej ręki brakuje. Ale no to jest niesamowite, co robi Pan Bóg. Tutaj u Ewy i Tomka też mieszkaliśmy swego czasu i to był taki też fajny czas, no. To każdy czas jest tutaj fajny, więc pozdrawiam wszystkich, a wczoraj się jeszcze z Ulą i Andrzejem zobaczyłem, więc to jest cudowne, bo oni pierwsi nas przyjęli tutaj właśnie na Long Island. To pozdrawiam was ostatni raz z Long Island i ruszam dalej na spotkanie ze gościem specjalnym. I tak oto mamy w najwyższym punkcie widok na górny Manhattan, a teraz po lewej na dolny, tu jeszcze widzicie Empire State i tam pięknie widać resztę tego miasta. Pozdrawiam was z Nowego Jorku i zaraz... No to wjeżdżam. Tunelik zaraz będzie przejechany i będziemy z drugiej strony za chwilę East River. Tak wam może coś jeszcze nagram z Manhattanu. Tam na wprost macie Grand Central, no główny ten dworzec kolejowy, co też występuje we wszystkich filmach. No ale nie będę w stanie tam, bo ja muszę wcześniej skręcić jedną, wiecie, żeby się udało. Dlatego wam go nie, po prostu nie pokażę. No. No, tu troszkę widać, widzicie jedno z wejść, po prostu to widzicie. No, to tutaj właśnie ja. Tylko ja skręcam teraz w lewo, żeby dojechać tam, gdzie mam dojechać. No to pa. Miasto wiecznie żywe, ja się śmieję zawsze. Mówię, że tu nie ma korków, tylko między 3 a 4 rano, bo tak to cały czas jest po prostu korek w tym mieście. Ale z drugiej strony powiem, jak nie kochać tego miasta. Jest po prostu piękny. I teraz słuchajcie, dojeżdżam do 8 Alei. Tutaj właśnie będę musiał skręcić w prawo. I tam powinienem spotkać naszego gościa. Daj Boże, że się uda. Tu oczywiście szczury, widzicie, symbol ulubionego zwierzaczka w mieście, a przynajmniej najbardziej popularnego zwierzaczka w mieście. To są pewnie goście odtępienia szczurów. Tych szczurów tu jest naprawdę mnóstwo, zawsze można spotkać. Na ostatnim antidot, przedostatnim nam się pojawił też jeden. No i teraz skręcam w tą 8 aleję, co oczywiście nie będzie łatwe. No ale się uda wcześniej czy później. To jest właśnie piękne, że tu nie wolno się poddawać. Trzeba cały czas do przodu. Bardzo lubię Manhattan. Czasami znajomi mówią, co ty takim dużym autem po Manhattanie jeździsz? Mówię, jakim dużym? Ja nawet kaperem tu jeździłem po Manhattanie. No ja to kocham w ogóle, ja to no, żywioł, jak gdzieś się trzeba przeciskać, coś kombinować, o coś walczyć. Taki to chyba waleczny człowiek jestem, przynajmniej w kwestiach samochodowych. No, to zaraz będziemy skręcać. Przypadek? Nie sądzę. Bóg sprawił, że jednego dnia... Dzień dobry. Dzień dobry. Bóg sprawił, że jednego dnia o tej samej godzinie z dwóch lotnisk startują Alfred i Witek. Alleluja. I słuchajcie, spotykamy się. No trochę jechałem do Alfreda. Ale czujecie, jaki to jest numer, kochani? Bóg sam to sprawił, że tego samego dnia wylatujemy. A szkoda, że innymi samolotami. No to pozdrawiamy was z 8 Alei i jedziemy dalej. Z Bogiem. Dzień dobry, dzień dobry. Antidotum, odcinek 611. Jadę dzisiaj z prywatnym kierowcą. Mariusz, proszę tutaj po tej stronie. Mariusz jest po prostu gość. Jest mąż jednej żony, ojciec czwórki, piątki dzieci. Też dzieci mają w homeschoolingu, choć już jedno jest duże bardzo. I co jeszcze mogę powiedzieć? Poznałem Mariusza, to jest ten człowiek, co mi ten fajny rower pożyczył. No, więc naprawdę... To ma człowiek gest. Wziął mój taki bardzo, bardzo słaby i jechał cały ten
tą trasę, a jest tak wysportowany, że nawet nie odczuł, że jechał na słabym rowerze. No on już nie może słuchać, mówi, jestem tak dobry, że mówi już Witek nie mów. Co? Poklepałeś się, a, bardzo dobrze. Prowadzi tu firmę i w ogóle, no i w ogóle pięknie żyje z Panem Bogiem i widzi, że jest błogosławiony przez Boga. Już za Ciebie po dziecku. Umiłowany Syn Boży. Amen. Po prawej mamy lotnisko Newark. Przed chwilą startował samolot, ale zapomniałem Wam pokazać. Po lewej mamy downtown Nowego Jorku, którego już nie widać. O, nawet tu jest port Newark jeszcze do tego. O, samochody stąd wypływają do Polski w kontenerach. A jedziemy prosto tam na Pensylwanię. Skromną, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiopasmową autostradą w jedną stronę. I kochani, już trzeci raz podejmuję próbę nagrania tego antidotu. Może się w końcu uda, ponieważ coś z nową kamerą takiego się dzieje, że ja tego nie umiem obsługiwać, więc z tegoż to powodu wróciłem do starej, żeby to dzisiaj może, jak się uda, było. Efezjan 4, rozdział 1-6. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Amen. No, Święty Paweł pisze do nas taką, no, powiedziałbym delikatnie, niesamowitą rzecz. Pisze do nas o tym, że to powołanie, które mamy, ono się w czymś przejawia. I on mówi, że zresztą za nauczaniem Pana Jezusa nam o tym mówi. I zobaczcie, on nam pokazuje, że to powołanie powinno się przejawiać w pokorze, cichości, cierpliwości, znosząc siebie nawzajem w miłości. Dalej mówi, usiłujcie zachować jedność ducha, czyli byśmy byli jednego ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój, czyli byśmy żyli w pokoju pomiędzy sobą. Nie? Od razu widać, kto nie jest z Bożego Ducha. Jeżeli walczy pomiędzy, jeżeli są rozłamy, jeżeli nie ma jedności, to widać, że to nie pochodzi od Boga. Bóg tego nie chce. Bóg naprawdę chce jedności, Bóg naprawdę chce miłości. Uczniów Chrystusa naprawdę można poznać po tych owocach, o których też nam dzisiaj mówi Paweł. I tu jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się podzielić. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jest takie też przypomnienie, że Bóg może się każdym człowiekiem posługiwać, bracie i siostro. I nam czasem się to może w głowie nie mieścić. My się możemy na to nie zgadzać. Ale Bóg naprawdę może używać każdego człowieka i Bóg chce używać każdego człowieka. I to jest ta taka prawda, którą ja wiem o Nim i która zawsze mnie cieszyła, cieszy i wierzę, że będzie dalej cieszyła. Bo tak naprawdę z Bogiem jest. Jest Bogiem niesamowitym, wspaniałym i cudownym. I Jemu wszelka chwała i cześć. Amen. Czy coś chciałbyś dodać do tego? Wiesz co, myślę, że ja osobiście dojrzewam do takiego stwierdzenia, że wszyscy, którzy są przy Kościele czy w Kościele, mają zupełnie inną duchowość niż ja osobiście i mi się wydawało, że to czasami kiedyś jest niewłaściwe, nie? Że to jest coś, co odróżnia, bo ten myśli inaczej. I dopiero właśnie z jakiś czas temu zrozumiałem to, że wszyscy idziemy w tą samą stronę, czyli zmierzamy do Boga, do relacji z Nim i w Nim chcemy spocząć i każda droga jest dobra, o ile nas nie dzieli, tylko po prostu łączy, nie? A więc takie doświadczenie, że to, że ktoś jakby Boga przeżywa inaczej, nie jest niczym złym, nie? Tylko wręcz czymś bogatszym, co może mi dać jakieś tam światło czy kierunek spojrzenia na to w ten sposób, nie? Amen! Amen. To idziemy dalej. Wyłączyłem sobie piątek. Teraz mamy Psalm 24 dzisiaj jest. Bardzo go lubię. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia.
świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Amen. Lubię ten psalm. No, przypomina nam, jak to na ten psalm jakby pasuje do niego. Przypomina nam, że cała ziemia i wszystko, co ją napełnia, jest stworzone przez Pana. Zresztą no to w sumie w każdym, czy prawie każdym psalmie jest takie to przypomnienie, że cała ziemia należy do Pana. To jest takie przypomnienie w sytuacji, kiedy chciałbym coś sobie przypisać, kiedy chciałbym, ode mnie zależy, że to jest moje, ja to zrobiłem, ode mnie zależy. No zależy, ale jeżeli coś naprawdę tylko ode mnie zależy, to najprawdopodobniej się zepsuje wcześniej czy później, że w tym Bożym rozumieniu, jeżeli Bogu coś oddaje, każda osoba, która ma firmę, nie, to widzicie, jak oddam Bogu, to zaczyna przynosić naprawdę dobro w świat, a jeżeli dobro w świat według Bożego zamysłu, to jest dobro mi, dobro małżeństwu, dobro rodzinie. To jest to, czego chce Bóg. No i to jest takie właśnie przypomnienie, jeżeli ja w tym wszystkim mam Chrystusa na pierwszym miejscu i żyję według tej zasady, kto wstąpi na górę Pana, ten stanie, kto stanie w Jego świętym miejscu, człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Czyli wszystko, co robię, dzisiaj mówi nam psalmista, mam czynić z czystym sercem i rąk nieskalanych i czystego serca, czyli z nieskalanymi rękami i czystym sercem. Do tego mnie dzisiaj zaprasza Chrystus. Po co to? Tu jeszcze jest taka podpowiedź, że którego dusza nie lgnęła do marności, tak, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Po co? On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. I takie jest właśnie pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Boga Jakuba. Czyli to moje ciągłe poszukiwanie Pana Boga będzie się przejawiało w tym, że zobaczę, najprościej mówiąc, pełnię Bożego błogosławieństwa. Zobaczę, że Bóg stanie się bardzo bliski dla mnie. Bóg będzie Bogiem bliskim. Chciałem zadać pytanie kierowcy, bombowca. Jak Ty patrzysz na taką uczciwość w pracy, ty człowiek rąk nieskalanych? Jak Ty odbierasz te słowa? Doświadczenie mojej relacji z Bogiem i prowadzenia firmy od 20 lat jest dosyć bogate i powiem, że tylko wtedy, kiedy zacząłem ufać Bogu, zacząłem jakby przyglądać się tej mojej takiej uczciwości w pracy, czyli pracowania pracowników, klientów z takim szacunkiem i z taką Bożą, jakby z Bożym błogosławieństwem, z Bożą dobrocią, którą Pan Bóg nas, do czego nas Pan Bóg zaprasza, to wszystko się polepszyło na tyle, że ja jestem spokojny o ludzi, jestem spokojny o pracę, spokojny o pracodawcę, na tyle, że mogę spać spokojnie, a nie denerwować się, że coś tam mi nie pójdzie nie tak. I to po prostu daje ulgę w działaniu i możliwości działania szerzej i dalej. Amen. Amen. Krótko i zwięźle na temat. Chwała Panu. Aklamacja dzisiejsza. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Ja się do nich zaliczam, Ty? Też. No to widzicie, dwóch prostaczków jedzie sobie limuzyną dzisiaj. Amen. Dlaczego? Bo oni dostali mądrość Bożą, tak? Znaczy dostali, po prostu zapragnęli, a Bóg zaczął pokazywać i pokazuje nam cały czas, jak mamy żyć. Uczy nas, wychowuje, poprawia i jesteśmy najszczęśliwszymi facetami na ziemi. Amen. Ale to powiedziałem. Ho, ho, ho. Dokładnie tak. Amen. I Łukasz, dzisiaj 12 rozdział, tylko skromne 5 wersetów. 12:54-59. Jezus mówił do tłumów: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr jest południa, powiadacie: będzie upał. I bywa.
obłudnicy. Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazał cię dozorcy, dozorca by coś wtrącił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tutaj mamy dalekie dwa tematy, spróbujemy je połączyć. Pierwszy jest, mówi o pogodzie, o znakach takich zewnętrznych, które my jako ludzie umiemy rozpoznawać i wiemy, co one oznaczają. Nie? I mówi, umiecie to rozpoznawać, wiecie, kiedy pogoda, kiedy to, że te znaki zapowiadające są dla was czytelne i jasne. I najlepsze, że on to mówi do Żydów, którzy znają Słowo, znają Torę, znają Stary Testament i teraz oni wiedzą, że czekają na Mesjasza, modlą się o Mesjasza, Mesjasz przychodzi i oni nie umieją rozpoznać, że to jest on. To jest właśnie dokładnie o tym mowa. Oni nie umieją rozpoznać, że przychodzi nowe, że przychodzi obietnica, która była zapowiadana przez proroków, że to się teraz wydarza, za chwilę jeszcze po Jezusie ma przyjść Duch Święty, ma stąpić, ma odnowić ziemię, ma ludzi, z ludzi zbudować nowy Kościół, nową jakość, ludzie mają od Jezusa przez Jego ofiarę otrzymać nowe życie. Oni nie rozpoznają. Oni rozmawiają z tym Jezusem i nie wiedzą, że On jest tym, na którego czekają. To taki fenomen. Czyli mówi, łatwiej wam jest to rozpoznawanie rzeczy ziemskich, cielesnych, niż to rozpoznawanie duchowych. A może właśnie duchowe to w ogóle prawie całkowicie pomijacie, a wydaje wam się, że jesteście ludźmi duchowymi, a nie umiecie rozpoznać tych rzeczy, nie? Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Czyli błędne wybory podejmujecie w swoim życiu. A drugi fragment mówi nam o tym, że jeśli idziesz ze swoim przeciwnikiem do sądu, tak, to mówi, pojednaj się z nim po drodze, zanim dojdziesz do sędziego, tak, aby cię sędzia nie przekazał cię dozorcy, dozorca nie trącił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, a zwrócisz ostatni pieniążek. Czyli o czym mówi? Mówi o nawróceniu. Mówi do nas, nawróć się, gdy jeszcze jest czas. I można by, taka mi myśl teraz przyszła, można by było porównać to więzienie, jak już byś nie zdążył się nawrócić, można by to porównać do takiego życia w przekleństwie, do życia w nieszczęściu, życia w odrzuceniu. No bo to jest jakaś izolacja, nie? Nawet dość mocna izolacja, czyli oddzielenie od pełni. Jezus mówi, we mnie masz pełnię. Ale żebyś mógł z tej pełni korzystać, potrzebujesz odwrócić się od pewnych innych rzeczy. Potrzebujesz, a skoro się nawrócisz, skoro się nawracasz, tak, chcesz nawrócić, no to jak trzeba, to też zwracasz pieniążek, czy mówisz komuś przepraszam, wyciągasz rękę na zgodę, mimo że 30 lat tego nie chciałeś zrobić. Po prostu twoje życie ulega zmianie. Dlaczego? Bo zaczynasz powolutku rozpoznawać czasy, które idą, a które to są czasy? Czasy ostateczne. Dla twojego życia na pewno. Bo nikt z nas tutaj raczej 200 lat nie przekroczy na ziemi. Tak mówię, żeby nie było, żeby ograniczać do 100 lat, nie? To 200 raczej nikt nas nie przekracza na ziemi w tej wersji teraz cielesnej. Ale żeby umieć w tym czasie po prostu podjąć decyzję, wybieram w 100% Chrystusa. Wybieram naprawę mego życia, zmianę mego życia. Pozwalam Bogu, by moje życie kroczyło za Nim. Amen. Macie bardzo blisko moją twarz, bo ja, słuchajcie, nie mam jak tej kamery trzymać. Ona już dalszego nie ma oddalenia większego. Czy chcesz coś dorzucić nam? Wiesz co, tak jak gdyby do mnie to mówi w ten sposób ten fragment, że nie mogę czasami uwierzyć, że można nie widzieć w tym w stworzeniu, w świecie Boga, że można Go nie widzieć, nie dostrzegać, że można zapędzić się w to wszystko, które tam nas otacza, w te dobra i niedobra i w te różne rzeczy, tak bardzo, że nawet przez chwilę, znaczy nie wiem za innych ludzi, czy oni nie myślą w ogóle, ale trudno mi jest uwierzyć w to, że można się zagłębić w tym świecie i w tym tej doczesności, w tym dobrobycie amerykańskim też zresztą, tak. Bardzo łatwo i
nie mieć gdzieś tam kawałeczek takiej myśli, że ktoś nam to dał, ktoś nam to stworzył i że jest coś, co właściwie to wszystko zastąpi w jednej sekundzie, czyli Jezus Chrystus. Amen. Amen. Więc wybierajmy Jezusa Chrystusa i pomodlimy się chwilkę, bo właśnie nam się koreczek mały znowu zaczyna. Duchu Święty, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję za mój pobyt. Ja już teraz wyjeżdżam, właśnie wylatuję. Za 5 godzin mam samolot. Dziękuję, że jeszcze do Five Guys pójdziemy i w końcu zjem mojego ulubionego hamburgera. Jak się jeszcze uda, to i shake'a Oreo wypiję. Dziękuję Ci, Panie, za poznanie Mariusza, poznanie chłopaków. Dziękuję za odwiedzenie swoich przyjaciół, wspólnoty, za to błogosławieństwo, pogodę, pielgrzymkę, wszystko, Panie. Z Tobą czas jest cudowny, spotkanie Alfreda dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. I to, że razem lecimy, o tak, Panie. Za każde dobro, które się wydarzyło i dla mnie, i dla moich braci i sióstr, za każde zło, które może ja wyrządziłem słowem czy zaniedbaniem, przepraszam. I Panie, prowadź dalej moje życie naszych rodzin, życie każdego z nas, wszystkich ludzi z Antidotu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusową według zamysłu Ojca. I Panie, dzisiaj już błogosławię samolot, lot, też Alfreda, bo on leci drugim samolotem obok w tym samym czasie, jego samolot i całą załogę. O tak, Panie, byśmy się radośnie spotkali w Warszawie. Niech teraz pełnia Bożego błogosławieństwa porusza się w każdym z nas. Niech ten dobrobyt amerykański też nie przeszkadza, by ludzie rzeczywiście umieli rozpoznać dawcę dobrobytu, dawcę dobra, dawcę wszelkiej obfitości, wszelkiego pokoju. I niech pełnia Bożego błogosławieństwa porusza się w każdym z nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen! No, jesteśmy razem teraz przez chwilę. O, i kochani, kończę, ja już padam dzisiaj. To do zobaczenia gdzieś, pa, pa. Może w Polsce. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,